Ahoj, witamy. Czerwony Korsarz z Gdańska pozdrawia wszystkich. Zimowy dzień, poniedziałek dzisiaj mamy. I to dziewiąty, no chyba już dziewiąty, cholera. A może ósmy, nie wiem. No, trzeba by sprawdzić w kalendarzu, ale kalendarza nie mam na ten rok. Ale chciałem wam powiedzieć, że tu proszę państwa, to co tu dużo gadać. Tu w tle mamy moje zdjęcia oczywiście. Ale tu z mojego okna, proszę państwa, no tam są zdjęcia też ze ślubu, ale z mojego okna, proszę państwa, widać, proszę państwa, co widać? No widać nasze domy, tutaj co stoją takie chałupki, takie baraczki. No więc, proszę państwa, coś ja mogę powiedzieć. Jak się okazuje, to te domy są ze słomy, bo widać tam wyraźnie, proszę państwa, bo tu robią remont tego domu, bo tu lokator, pan Tomek, zmarł. Jego żona potem też umarła. A teraz widać, wywalają wszystko, no i w ścianach była słoma. Proszę państwa, tutaj przywieźli takie teraz ten samochodem tam dowieźli nowe okna i takie pustaczki. I te ściany, co była słoma, teraz uzupełniają tym kamieniem, proszę państwa. No, no cyrk normalny. Mamy tutaj domy ze słomy. A na dodatek tutaj, o widzicie te kominy? Te kominy wszystkie tu kopcą. I proszę państwa, tam jest blok, tu jest blok, a między nami stoją te kominy. I ja muszę tu okno co chwilę zamykać. O, proszę bardzo. Bo proszę państwa, no co? Muszę zamykać, ponieważ proszę państwa, no ten dym tu leci do środka. I nie ma na to mocnych. A czym palą w domach ze słomy? Pewnie drewnem. A może czym innym, ja nie wiem. Bo ja nie jestem mieszkańcem tamtych domów na dole. No ale tam byłem, to u kolegi tam, to normalnie piece, normalnie kaflowe stoją. No i się pali tam, czy węglem, czy drewnem, nie wiem, czym oni palą. W każdym razie, no jak tu jest zima, no to, proszę państwa, no jak jest wieczorem, to się w ogóle okna nie da otworzyć, bo tu wszyscy palą w piecach, bo jest zimno. O, tam też taki dym się widzę, ulatnia, no i ja nie wiem, może by podłączyć te budynki do elektrociepłowni, te domy ze słomy na stogach. No a gdzie są te ekologiczne piece i tak dalej? No w Krakowie zakazano używać już piecy takich właśnie nawet na węgiel. A u nas w Gdańsku, no jeszcze takiego smogu nie mamy, ale generalnie no nam mieszkańcom, którzy tu mieszkają na tej dzielnicy, ulica Skiby, Zalesie, no i tam jest jeszcze niska po tamtej stronie, no to ten, jak wiatr zawieje, to dym leci do środka, proszę państwa, no zadyma normalna, no ładne kwiatki, prawda? No takie mamy, o. I proszę państwa, no ale generalnie co tu dużo gadać, ja chciałem powiedzieć, że jako Czerwony Korsarz jestem za tym, żeby po prostu albo te domy rozebrać i zbudować porządny blok i przesadzić ich do bloku tych mieszkańców, chociaż mówią, że starych drzew się nie przesadza, albo proszę państwa, zrobić im ogrzewanie na ekologiczne, gazowe, żeby tego smrodu nie było, nie leciało to w oknach. No bo jak można oddychać zimą tutaj w tych naszych blokach? Normalnie okna nie idzie otworzyć. No tak nie może być. Ja apeluję do pani prezydent Dulkiewicz i do Rady Dzielnicy Stogi, żeby się tematem zajęli, no bo tak nie może być, żebyśmy my, mieszkańcy bloków, musieli wchłaniać i oddychać te zapachy przez okna tych dymów, tak? Bo te dymy, no dymy nie są zdrowe. Wiadomo, ja jestem chemikiem z zawodu, no i co w efekcie spalania powstaje dwutlenek węgla, tlenki różne inne, azotów innych, jakiś zależy czym się pali, bo jak się pali jakimiś tam innymi specyfikami, tworzywami sztucznymi, to jeszcze gorzej śmierć. No ale generalnie teraz podobno Straż Miejska ma te, no jak to się nazywa, drony. I lata i gdzieś tam lata nad kominami i sprawdza, co się pali. No nie widziałem tu, żeby cośkolwiek latało, bo tu nic nie lata. W każdym razie lata tylko dym, lata dym i to musimy wdychać, nie możemy okien otwierać. Pozdrawiam panią Aleksandrę Dulkiewicz i radnych miasta Gdańska. Może w końcu zajmą się, żebyśmy mieli czyste powietrze w Gdańsku, nie tylko latem, ale i zimą też, bo niestety, jak się okazuje, tu się pali i dym leci do bloków. Chociaż my mamy ogrzewanie te centralne, tak, czyli kaloryfery.
No ale oni nie mają, no więc może im założyć kaloryfery i podłączyć ich do elektrociepłowni. Też to by było rozwiązanie takie, żeby tu nam nie dymyli. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich naszych mieszkańców Stogów. No i tych z dołu też, no bo przecież oni też gdzieś muszą mieszkać. Czerwony Korsarz, redaktor Pomorskiej Telewizji Narodowej, Sławomir Ziemiński. Dziękuję. No to są moje okręty. A to moje anioły.